Dzień dobry, wieczór, Azeroth. Dobrze jest powiedzieć te słowa po parotygodniowej przerwie na kanale. Shadowlands za rogiem, więc pomyślałem, że przybliżymy sobie dzisiaj Lich Kinga, ale tego oryginalnego. Pierwszego, Ner'zhula. Jak to się stało, że moc śmierci dotarła do królestwa Lordaeron i jak przygotowywał się do swojej mroźnej krucjaty? Zapraszam na odcinek. Usiądźcie wygodnie. Zaczynamy. Lich King może niektórych zmylić. Ner'zhul, Arthas, Bolvar, więc który z nich był w końcu tym królem na zamarzniętym tronie i kto był prawdziwym Lich Kingiem? Te pytania zadają osoby często niezwiązane blisko z lore Warcrafta, jednak są to bardzo fundamentalne pytania, szczególnie z perspektywy tego, co zobaczymy w dodatku Shadowlands. Oczywiście pierwotnym królem Liszem był Ner'zhul, ork, który po wielu przygodach skończył w Twisting Nether. Jest to wymiar, do którego sam nieświadomie skoczył, gdy Draenor rozpadał się na kawałki. A tam czekał na niego ktoś za nim bardzo stęskniony, Kil'jaeden. Przygotował on dla niego komitet powitalny Dreadlordów w osobach Tikondriusa, Balnazara, Deferoka, Mal'Ganisa i Varematreasa. Postanowili się z nim zabawić. Jeden po drugim rozrywali oni ciało orka powoli, kawałek po kawałku. Były to nieopisane tortury, jednak tylko cielesne, bowiem dusza Ner'zhula pozostawała nietknięta, a wszystko po to, by nagiąć jego wolę dla Legionu. Kil'jaeden chciał wymusić na nim całkowite posłuszeństwo. Chciał zamknąć jego duszę w pancerzu, o którym pewnie będzie głośno w dodatku Shadowlands. Pancerzu, który znamy wszyscy. Powiedział mu też, że będzie wolny, będzie królem całego Azeroth, jeśli będzie posłuszny woli płonącego Legionu. Tak też zaczęła się historia, która napędza Warcraft 3, inwazja plagi, Arthas, Frostmourne oraz upadek królestwa Lordaeron. Te wątki są szczególnie znane szerszej publiczności i większość osób zaczynała przygodę ze światem Warcrafta w taki właśnie sposób. Jednak nie jest to dzisiaj tematem odcinka. Chciałem przede wszystkim skupić się na tym, jak Ner'zhul, jego dusza będąca już Lich Kingiem, zebrał tak ogromne siły, by zagrozić praktycznie całej planecie. Musicie wiedzieć, że były to długie lata. Nie zrobił tego w przeciągu jednej mroźnej zimy na Northrend, chociaż to miejsce jako pierwsze padło ofiarą śmiertelnego cienia. Było mu to na rękę. Northrend jako odosobniona wyspa świetnie nadawała się na przyczółek śmierci, a reszta Azeroth nie miała pojęcia, co się szykuje. Większość natywnych mieszkańców na Northrend, rasy takie jak Tuskar, Tanuka, Wendigo, Furbolgi, Kwaldirowie, nawet olbrzymie Magnataurusy, padły ofiarą niewidzialnej śmiercionośnej ręki plagi, budując z nich nieumarłą armię. Lecz była jedna natywna rasa, z którą już nie poszło tak łatwo. Nerubianie. Starożytna rasa insektoidów była pierwszym poważnym testem dla Lich Kinga. Były one śmiercionośne w bitwie. Ich wielkie królestwo Ajol Nerub rozciągało się szeroko pod zamarzniętym gruntem Northrend. Ich lider Anub Arak nie miał zamiaru patrzeć, jak jego rasa pada trupem i zasila szeregi nieumarłych. Przez lata toczyła się wojna zwana The War of the Spider. Na dłuższą metę Nerubianie nie mieli szans. Każdy poległy wojownik zasilał armię Lich Kinga, więc było kwestią czasu, nim sam Anub Arak dołączy do jej szeregów. A Ner'zhul rozkoszował się tą chwilą, wskrzeszając osobiście dumnego wojownika. Lich King był pod wrażeniem oporu tej rasy, ale jeszcze bardziej był zafascynowany ich architekturą. Przypatrzcie się tym podziemiom, tym budynkom. Te wszystkie ziguraty i charakterystyczne cechy, które znamy jako nekropolie, mają wspólny mianownik z Nerubianami. Więc można powiedzieć, że Nerubianie wyrobili styl Lich Kinga. Northrend było jego, nikt nie był w stanie oprzeć się pladze. Nadszedł czas na ekspansję, a do tego byli potrzebni agenci śmierci. Lich King miał olbrzymią moc, pancerz oraz hełm dominacji dawały mu niewyobrażalną kontrolę nad aspektem śmierci, ale też niesamowitą moc telepatii. To w taki sposób trzymał swoją armię w ryzach. Jak wiemy, bez kontroli Lich Kinga plaga nieumarłych byłaby bezmózgim tworem, która nie posiadałaby żadnego celu. Ta moc telepatii, powiedzmy, teraz przydała mu się w inny sposób. Wysyłał on echa swojej świadomości na całą planetę, szukając jednostek, które skusiłyby się na jego wizję świata i kilku odpowiedziało. Jednym z nich był potężny mag, były już mag Dalaranu Kel'Thuzad. Niegdyś był szanowanym i cenionym magokratą sztuk magii Arcane. Teraz zgubiła go zbytnia ciekawość do sztuki nekromancji. Jak mówiłem w odcinku o magach z serii Znaj swoją klasę, na którą was gorąco zapraszam, nekromancja była oficjalnie zakazana w magicznych szkołach Dalaranu i wszędzie tam, gdzie sięgała jego jurysdykcja. Jednak Kel'Thuzad, czym więcej się jej uczył, tym bardziej wsiąkał w jej arkana. Do tego dochodziła niechęć do jego zdaniem skostniałych doktryn Dalaranu.
Azeroth doświadczyło inwazji z innego świata. Druga wojna cały czas była świeża w jego pamięci. Kel'Thuzad na własne oczy widział potęgę nekromancji w osobach rycerzy śmierci, którzy skradli artefakt zwany Eye of Dalaran. Był pod wrażeniem ich magii. A jeśli teraz najpotężniejsza istota, która włada nekromancją, obiecuje mu wszystkie jej tajniki, była to propozycja nie do odrzucenia. I tak Kel'Thuzad udał się na Northrend, zobaczył wszystko z pierwszej ręki. Nerubianów, armię nieumarłych, terror, jaki krył się w ziguracie zwanym Naxxramas. Zdał sobie sprawę, że nie jest już pewny swojej decyzji. Zaczął się wahać, bo po prostu zdjął go blady strach. Zobaczył on chyba wszystkie oblicza śmierci, jakie mógł sobie wyobrazić. Lecz było już za późno. Nie było odwrotu, a Lich King już postanowił, będzie mu służył. Żywy lub martwy. Miał się wspiąć na sam szczyt Ice Crown po swoją nagrodę. Król Lish obieca mu moc ponad wyobrażenie, jeśli będzie mu bezgranicznie lojalny. Tak oto narodził się plan na plagę w Lordaeronie. Lich King polecił zebrać mu sojuszników, cichych agentów, którzy z czasem zostaną aktywowani, gdy wybije właściwa godzina. Kel'Thuzad zrobił jak mu polecono, ale trzeba mu przyznać, że zrobił to z inwencją. Jego charyzma i intelekt przedstawiała nekromancję jako nową religię. Obiecywał życie po życiu dla każdego. Jego kłamstwa i propaganda wobec prostych ludzi była bardzo skuteczna. Ludziom podobał się fakt lepszego życia po śmierci, gdzie nie trzeba było dawać datków na kościół, by zyskiwać odpusty. Oczywiście Kel'Thuzad sprytnie omijał niewygodną prawdę. Zmożnymi oraz szlachcicami postępował inaczej. Mówił im o nieśmiertelności, o tym, że można wykorzystywać pospólstwo do swoich celów. Dawał im życie w dostatku, które się nie kończy. Oczywiście były głosy protestów, że to demagogia i kolejny szarlatan. Jednak z czasem liczba jego zwolenników rosła i tylko kilku z nich poznało prawdziwą twarz nekromancji oraz horror, jaki ze sobą niosła. Ci byli eliminowani. I tak powstał spektakularny ruch Kel'Thuzada zwany Cult of the Damned, czyli kult potępionych. Kult ten miał swoje centrum dowodzenia w fortecy zwanej Skolomens. Jest to bardzo ciekawe miejsce. Był to dom zamożnej rodziny Barrow, a teraz służył on Kel'Thuzadowi za kult śmierci. Odbywał on tam najróżniejsze eksperymenty z próbkami, które wziął ze sobą z Ice Crown. Chciał on wypracować jak najlepszą wersję plagi, która byłaby zabójcza, ale dyskretna. To właśnie w tym miejscu powstała plaga, jaka pojawi się w kampanii z Warcraft 3. Chciał, by dostała się do zboża jako najlepsze źródło infekcji oraz by inkubacja, czyli proces aktywacji plagi, był na tyle długi, by rozeszła się ona po praktycznie całym królestwie, była spożyta, ale nie aktywowała się w żywym organizmie od razu. Śmierć ma różne oblicza, co było ciche i zabójcze i spowodowało katastrofalną trzecią wojnę, na którą ludzkość nie była przygotowana. Lich King wiedział, co robi. Manewrując między Dreadlordami i Kil'jaedenem, a swoimi aspiracjami, dopinał plan krok po kroku. A był to tylko początek jego drogi, bo już na horyzoncie widział złotowłosą postać. Postać, która była kluczem do jego uwolnienia. Książę Lordaeronu, Arthas Menethil. Był to wręcz idealny wybór. Tak oto największa zgroza w świecie Warcrafta zaczęła dominację na Azeroth. Moim zdaniem aspekt psychologiczny, jaki wywarła plaga na żywych, był absolutnie większy niż na przykład kontrola umysłu i szaleństwo Enzota. I moim zdaniem o wiele bardziej interesujący. Śmierć intryguje, przyciąga, ale też wywołuje skrajne emocje. Sobie oraz Wam życzę, by po przekroczeniu progu wymiaru Shadowlands nie zabrakło nam tych najlepszych emocji. Tak w lore, jak i gameplayu. Powoli dobiegamy do końca odcinka. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Walnijcie proszę w dzwon subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Bardzo pomożecie w rozwoju kanału. Ja tymczasem mówię do zobaczenia i od teraz po wypoczynku i moim urlopie wracam z regularnymi odcinkami. Także widzimy i słyszymy się wkrótce. Trzymajcie się ciepło.